wszystko tutaj śmiga. Tylko Cyberzys się nie załadował, bo tak. A wiecie co? A wiecie co? Zajmę stop na chwilkę. I coś spróbuję zrobić. Gdzie to było? To było tu gdzieś, tu, tak. I save. Dobra. Zobaczmy, czy zadziałało. Miałem wczoraj to już zrobić. No ale wyszło jak wyszło. No, także działa. Witaj Mass Effect po angielskiemu. Choć ma w sobie wolałbym z tymi napisami zrobić, kurde. A nie wiem, jak to zrobić, żeby był powiedzmy angielski dubbing i polskie napisy. Bo widzę, że mogę zrobić tylko angielski na dubbing, angielskie napisy. Albo polski dubbing, polskie napisy. To jest właśnie beznadziejne. Fajnie mi się to udało zrobić w jedynce, żeby mieć właśnie w ten sposób. O nie, to jest właśnie ten moment. Okej, spierdzielam. Działka strzelają. No chodź, strzelaj. Luj, już wydawało mi się, że trafili mnie. Fak, 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 fak. No chodź, działko, dajesz, dajesz. Dajesz, kozaku. Tak, nie to miałeś trafić tu. O co, jaka ta wieżyczka jest nieudana? O, o, o. Brawo. Nie to, żebym w ciebie nie wierzył, ale... Wieżyczka getu. No i... Nie ma tak dobrze. Chyba wolałbym mieć polskie napisy. Niby to nie jest jakiś duży problem. Ale mimo wszystko. Przynajmniej nie muszę się męczyć. O kurde, co to za gry? Nie wiem, nie ma jakiegoś sposobu, żeby był angielski dubbing i polskie napisy. Nie przeszkadza mi niby wiadomo te angielskie napisy, no ale mimo wszystko wolałbym VSG w języku wiadowitym, polakowym. Nie ma takiej opcji może? Byłoby fajnie zobaczyć.
Poza tym, Dezen, jak ci poszła ta matura? 100 na 100? Ja sobie nie wyobrażam, że miał problem z maturą z angielskiego. Ej, chwila, chwila. Aha, dobra, skąd przylazłem? Tu nie mogę iść. 95% to będzie minimum mniejszej. No to to znaczy na pewno. Jak ja też miałem tyle samo. Tutaj wyobrażam sobie, żebyś miał na przykład mniej. Martwe gety. Jak przejść się? Sorry. Nie lubię tych kamer. Niepokoją mnie. Mam odczucie, że tu się za chwilę coś złego stanie. Cicho! Co oni z tego, co oni chcą robić z tego jakoś, nie wiem, Pyreja czy Dead Space'a? Halo. Taki Dead Space w kolorkach Pyreja. No ciekawe, ej, kurde, nie blokować. Głupie kamery. Głupie kamery. Trzeba posuwać zagrożenia. To jakie zagrożenia? Tu nie ma żadnych zagrożeń. Ja nie mam gdzie iść. Na razie jest to tylko niepokojące. Lekcja działa? Mogę, już możesz mnie oglądać. Jema, jej, siema Femo. Kurde. Ja od kaduka mam to zrobić.
Mam tutaj przyciski, ale te przyciski nic nie da. O! O! O kurde, patrzcie. O nie, to nie tak miało wyglądać. Pyk, kurde, zagadki logiczne mi dają. Ogarnięte. Jeszcze, no właśnie nie. No nie wiem, oglądałem 2366? O kurde, szanuję. Kurde, nie zdążyłem. Zakowany. Dobra, dobra, dobra. Dało się poszukać przynajmniej po tej misji jakiejś opcji, żeby były. Dobrze, że opcji, żeby były. Polski napis, ale angielski dubbing. A show! No i nie mam, no i nie mam, no i nie mam amunicji. O, mam amunicję. Kto mi tam zawraca dupę? Nikt mi nie zawraca dupę. Pum, 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 pum. Poszedł mi stąd. Oj, tutaj nikt ciebie nie chce. Czy mówisz, że jutro jeszcze została ci tylko biologia? Jutro, czy kiedy tam masz? Jesteś nieprzygotowany na nią, mam nadzieję. Nie wiem, czy mam jakieś pociski w ogóle, czy nie. A te fonki? Co ciekawego powiesz? No
Są. Wylega 10 dopiero. A którego dzisiaj mamy? Mega, to pójdzie. Od czasu do czasu. Może się nauczysz. Może. Niszczę komuś farmę w Ramscape. Miałem też Enga. Oj tam. Niszczenie farmy ważniejsze. Cokolwiek to znaczy. Jak nim poniewieram. No to mamy szerzą matkę. Czyli jednak jeszcze szerzą piszesz. No i po co ci? Profesor Dezen. Niszczę jakiemuś botowi expa i Moniesis Huntera, bo kładę w te same miejsca trapy, ale szybciej od niego. Co to za kolpo gadanina? Polisz bliski. Fajna muzyka leci w tle. Nie! Pojawił się ten get. O fa! Boże, płyty, jakie to psu, nikt cię tu nie chce, nikt cię nie kocha. Ała. Leżeć! Już nie ma getów klejmu. Jesteśmy tylko my. O kurde, tu jest get! Halo, a ten skąd się tu wziął? Co to kolega? Się Wojtuś ze mną bawi. Myszkę i myszkę. Ja chodzę na tą szerzoną matkę od 3 lat, to napiszę. No wiesz, ja chodziłem na szerzoną od 4 lat, a nie chciało mi się pisać. A i narzekam, że mam złą przyszłość. Źle widzę swoją przyszłość. Complete machine.
Cokolwiek to znaczy, to okej. Tutaj? Tutaj. Albym co takiego Saigonka zjadł. Wczoraj Saigonki jadłem, dobre były. Dzisiaj bym też jakiegoś Saigonka zjadł. Tylko że problem w tym, że to nie są moje Saigonki. Ciężki wybór moralny. No, jaka losowanka. O ty, kozaku. Co, do łapki mnie chcesz zapędzić? Cicho. Arriving at level 2. Arriving at level 4. Daj mnie tą windę. Jakie zagadki logiczne. O, to jest złe. Miałem rację, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Fuck. Uff. Żyję. Tylko to się liczy. No to co, jedziemy windą sobie? Ogarnijcie tą windę. Headed for combat. Hmm.
Jestem ostrożny. Coś, nie ma takich kodów. Kto ten kod napisał? Femo, to ty? Tak, i dużo info to ja. No i się, no i wyjasnę. Femo to był database zrobił, a nie kod. O kurde, sam sakowany. Ile akces deniedów dostali? Zostałem zelektryfikowany. Ale DLC nawet fajnie sobie wymyśli, to przyznam. Czas na plot twista. No dobra, ciekawe, bardzo ciekawe.
No ale wszyscy wiemy, jak to się wszystko skończy. Wszyscy są w szok. Jak tą dadzia my mastera na system szoka, to... Bajoły nam dało. O fuck. To nie brzmi dobrze. Ale co to znaczy? Ty, kurde, kulka. Fuk. Fuck! Ty kurka głupia, znikaj! Damn it! Okej, trzeba zabić Davida. O! David, uspokój się. Kulka. Patrzcie, znalazłem Davida. O kurde, o kurde, o fuck. Co z nim zrobili? Please make it stop.
Jezu, jakie to jest okrutne. I'm begging you. Don't do anything rash. You told me that David volunteered. By necessity. If I told you the truth, you would have shut me down and not him. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. Ej, no ale... Świetny soundtrack, jeśli chodzi o DLC. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Did anything useful come out of all this? Yes. Despite the setbacks, we've proven the Geth can be controlled. If my work spares a million mothers mourning the loss of a million sons, my conscience will rest easy. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You even think about coming after your brother, and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square. Kurde, no powiem, DLC świetne. Prawie w żadną DLC z dwójki nie grałem, no ale widzę, że no, mam co żałować. Commander, you've received a new message at your private terminal. Okay, okay. Co my tu mamy? Okay, and Dr. Archer's brother. From Illusion Shepard, I understand. Taking Dr. Archer's brother to Grissom Academy. I'm familiar with their world. It should be a good home for him. I don't condone Dr. Archer's action, but they did provide a breakthrough we've been sorely lacking thus far. We likely never fight another individual with David. No, okay.
No dobra, wszystko... Co na razie chciałem zrobić, zrobiłem. To mogę sobie save'nąć i na chwilkę poszukam może jakieś nędzania, żeby zrobić tylko on English dub i polskie napisy. Save'ik. Na razie trzeba stop. I w tle poleci jakaś fajna muzyka. Na przykład piosenka Emila. Idealnie. I szukamy. Mass Effect 2. Angielski dubbing, polskie napisy. Już wiem, jak to porobić. Może się uda. Okej. Biogame. Coś takiego jest? O jest, źle tych plików tu jest. Ja to wszystko muszę zhakować. O, mam cię. Bio. O. Bio game. Okej, bio game. Gdybym zrobił tak, a to bym zrobił tak, dobra, cicho, zobaczmy, czy moje hakowanie się udało. No na razie grę nie wywala, to jest progres. Dobra, napisy są w menu polskie, to bardzo dobrze świadczy. Pytanie, czy dubbing będzie polski? Mam nadzieję, że nie. Dobra, panie czas, lecimy dalej. Znów jest, oby było English. English, please. Czy ja hakowałem to dobrze? Czy jest dobry ze mnie hakier? Abym se Saigonka zjadł. Uwaga. Jest! Jest! Sakowanet. Ja to zrobiłem. Kurde, idealnie. Dobra, i zostało mi tylko
poskanowanie tych plantek tutaj. I co miałem zrobić, zrobiłem. Chyba. O, o, pierwiastek. Zero. Okej, to jest wystarczająco. Ile tego wszystkiego tutaj jest? To się nazywają złoża. To ostatnia planetka. Co my tu jeszcze mamy? I tak to powoli się żyje. A za miesiąc jest już E3. Widać z tego, co widziałem z tych pierwszych planów, to godziny są no takie same jak rok temu. Dosłownie takie same, więc to jest troszkę lipa. Wolałbym na przykład, żeby większość było zrobionych w ciągu jednego dnia. Nie wiem, 18 Microsoft, 20 EA, 22 Ubisoft, pierwsza w nocy Sony i tak byłoby najlepiej, no ale... Każdego szkoda. Każdego szkoda. I zamiast powiedzmy dwóch dni wolnego, trzeba być 10 dni wolnego. Jeśli chce być się wszystkim na bieżąco. A liczę, że w tym roku za Bethesda no nie rozczaruje tak ostatnio. Jakiegoś, nie wiem, Elder Scrollsa 6 pokażą. Ewentualnie Skyrima na... Jezus, nie wiem, Nokia 3310. Ciekawe, jakby taki Skyrim na Nokia wyglądał. Okej, okay, Massive Phoenixa ukończony. Okej, okay, Omega jest, Phoenix jest, tutaj mam gromadę lokalną na 100% zrobioną. Zrobił skazujące, zrobił Kyoganinna. O, widzę, że te DLC-ki są po angielsku mimo wszystko. No cóż. No a czym by tu się zająć?
Dobra, wybuję. Kogajnina. Rzuciłem Mistyksa na Steamie, jej! Mam dzisiaj pojechać tylko na zajęcia dodatkowe z baz danych. Miałeś, tego nie zrobiłeś! Mamma mia! Dobra, to plan wygląda tak. Tylko! Tylko jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia w plikach gry. Muszę spolszczyć sobie DLC. Biogame, a jest DLC. Codex, dobra. Muszę pohakować pliki gry, żeby wszystko było po polsku. Polskimi, angielskimi, wszystkim, coś tam. Dobra, są DLC-ki. A to coś się rozchlewał i pojechał na darmo. No powiem, no, ty przegrywie. Okej, okay, tu muszę tak zhakować. Za później gra nie będzie mi w ogóle działać. Pyk. 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 Hakowanie DLC. Dobra, dajcie jakąś, nie wiem, muzykę bojową. O panie! O panie! Ile tych plików jest? To jest jakieś konduktrzyny. Dobra, nie chcę się znaleźć. To jest DHME, co to jest? Movies. Aha, dobra, to jest pliki od genezy. Okej, okay, to są pliki od Arrival. To są pliki od... Okej, okay, czy znalazłem odpowiedni plik? Fuck. Fucking. Jak ja tu u Kaduka spolszczę? Dobra, to sobie zostawię na później. To wszystko sakuje. Okej. No dobra. To hakuje. O nie, zły plik zhakowałem, to jest włoski. Okej. Teraz ten pliczek hakujemy.
zadziałało to z podstawową wersją G, więc z tym też powinno zadziałać. Okej, tu jest angielski. Haku polskie. Nie mam pojęcia, co robię. Hakuję wszystkie pliki G. Pohakujmy i my. Hakujemy G. Wszystkie pliki G zmieniamy. Hakujemy. I to działa, o dziwo. Wszystko działa. Oszukujemy system. Nie mam pojęcia, co mam zhakować. Hakuję wszystko. Jeśli kod będzie działał, to nie ma co ruszać. Tak to działa. Może pewnego dnia zostanę programistą czy coś? Tak. Ja to tak automatycznie już robię, że nie, że za chwilę coś na pewno popsuję. 700%. O Jezus, lecimy dalej. Mam nadzieję, że mi później gry nie wywali. Ej, no ja dopiero jestem w połowie. Seriously. O, Jan. Da to zrobię tak. Pyk, pyk. 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 O, już powoli zbliżam się do końca. Oczywiście tego folderu. O nie, tego jest jeszcze więcej. Hakuję wszystko. Tych plików jest od cholery. Gdy nie wiesz, co zmieniać, pozmieniaj wszystko. A później będę wszystko musiał naprawiać, bo zepsuję. A gdyby wystarczyło tylko to zmienić. Okej, tu są jakieś testy. To wypadałoby zmienić na pewno.
Pum, pum. Hakowane. Lecimy dalej. O nie. O nie. Okej, to są misje za tym. Ile tego jeszcze jest? Wiedziałem, że popełnię jakiś błąd. To było więcej niż pewne. No dobra. Dlatego... Kadymy. Dobra, ale to już końcówka jest. Okej, tu są testy. Dobra, i zostało mi tylko to zhakować. Pik. Pik. Dobra, większej ilości DLC-ku mi się nie chce. Najważniejsze, żeby to zadziałało jakoś. A nuż się uda. Włącz się go. Proszę. Zrobiłem zmiany w plikach, gdy wiem, ale może by zadziałasz. Okej, okay, jest dobrze. Pojawił się napis BioWare. Pojawił się przekaźnik masy. Pojawiły się polskie napisy w menu. Damn, son. Damn, son. Czyli muszę odhakować, co to zhakowałem.
kurde. Dobra, niech leci muzyka hakowana. Musimy odhakować to, co to zhakowaliśmy. O, no dobra, no to czas odhakować. Przynajmniej to nie jest jakieś trudne. Bo wiem, co muszę robić. I wszystko jak krew. Kurde. No hakier do mnie nie będzie. Tak się człowiek męczył z tym i musi to wszystko odhakować. Ale ja mam pomysł, ja mam pomysł, jak to zrobić. Ja mam pomysł, jak to zrobić i wyjść na swoje. Nie możesz wyszukać po nazwie, masz szukać czego na liście. Ale ja to widzę właśnie wszędzie. I boję się jednego, że znajdzie się tam plik, którego nie edytowałem, a teraz zedytuję na odwrót. I to by było denerwujące. Ale okej, ja już wiem, jak się to hakowało, więc ja to odhakuję. Bezpieczniej jest tak po kolei, zdecydowanie jest bezpieczniej. Jak coś działało, to no niech działa dalej, nie ma co kombinować, nie ma co sobie ułatwiać. Tak jest właśnie też z kodowaniem. Jak coś działa, choć idzie okrężną drogą, to po co to upraszczać? Jeszcze coś się spieprzy. Prawie. Hacker ma. No okej, to do zobaczenia demo. Wiem, że nie chce ci się oglądać, jak hakuje pliki, czy odhakowuje. Tyle hakowania i piach w oczy. Takiego sajgonka też mam ochotę zjeść. No. Dobrze, że nie kombinowałem z nazwaniem plików jeszcze bardziej. Dobra, i teraz tak. To zostawiłbym jak jest teraz właśnie. Tak. Tak, to zostawię. To zmieni jeszcze na tak było, bo ten startup mi się coś nie podoba. Ale te dwa pliki zostawię sobie, bo być może to jest główny właśnie plik wszystkiego. Okej, i Zajd został do odprawienia.
klimatu. Nie ma aż tak dużo do zrobienia. Zaj to była bardzo mała. To jest dość mały DLC w porównaniu do wszystkiego. O nie! Wróć, wróć, wróć! Nie usuwaj mi tego pliku pod żadnym pozorem. God damn it. Prawie koniec. Da, to sobie zostawię tak jak było. Okej, ale startup zostawię sobie po polsku. Okej. Zobaczmy. Że coś tam potrafię hakować jeszcze. No, uruchamia cię, uruchamia, z tym nie ma problemu. Tam dwa pliki pozostawiłem z zmienionymi nazwami. W zasadzie to 4 nawet. Okej. Jest dobrze. Na razie nic nie wyskoczyło. Dobra. Uruchamia się, uruchamia się. To jest bardzo dobry znak. Uruchomiło. Zerknijmy na mapę świata. Czy tamte nazwy też się pozmieniały? Uwaga. Dobra, Zaid zmienił się. Pomóż Zaidowi. Okej. Okay. Tutaj ta nazwa mogła się nie zmienić, ale w samo DLC może być jako tego spolszczone. Także okej. Okay. W jakiś sposób to udało mi się stokować. Napisam dalej. Quite the character. Given how much violence and destruction that man's seen, he's surprisingly well adjusted. Still, I wouldn't want to be alone with him. Anyway, how may I help you, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. No, teoretycznie wszystko działa. Już nie mam ochoty grać przez to hakowanie. Trzymajcie się.